kiedy się z wami. Hiszpanie. A my z wami się witamy książkami autora urodzonego na Ibizie. A kto o nich opowie? Jula! Czyli ja. Zapraszamy. Książka, o której chciałabym wam powiedzieć, jest z wydawnictwa Debit. Pod tytułem Zagadki detektywistyczne. Napisał i zilustrował ją Wiktor Eskandel. W książce znajdziecie 25 tajemniczych zagadek, które trzeba rozwiązać. Do tego jest potrzebne logiczne myślenie i super wyobraźnia. Książkę możemy wykorzystać na kilka sposobów. Zgadujemy sami, z rodziną lub przyjaciółmi. W domu, na urodzinach lub w podróży. Tak naprawdę to wszędzie. Są trzy poziomy trudności. Łatwy, średni i trudny. Przy każdej zagadce mamy kopertę z odpowiedzią. Za każdą poprawną odpowiedź jest punktacja. Wiadomo, wygra ten, kto zbierze najwięcej punktów. Ale nie liczy się tylko wygrana, tylko dobra zabawa. Ja rozwiązywałam zagadki z mamą i tatem. Te, które wydawały mi się łatwe, dla nich były czasami trudne. I na odwrót. Ta książka jest mega super ekstra. Najlepsza, jaką mieliśmy, mówię wam. A w sklepach znajdziecie dwie części. Zagadki detektywistyczne i zagadki detektywistyczne historia. Muszę wam coś powiedzieć. Wydawnictwo Debit ogłosiło, że w październiku będzie premiera nowych zagadek detektywistycznych z dreszczykiem. Musimy to mieć i wy też. Cześć, teraz opowiem wam o Czarusiu. Tylko gdzie on jest? O, tutaj są. O, takie są. Zuzia, to jest komiks dla dzieci? To jest komiks dla dzieci. Okej, okay. I pierwsza część to jest o jej zmalowane. Tak. Pokażesz troszeczkę. Dostałyśmy ją od pani, tak? Autorki tej książki. Tak. Anny Jankowskiej. A teraz pokażesz drugą. Druga część to jest o jej niespodzianka. Te historie są śmieszne? Nie. Nie? Nie są śmieszne te historie? Nie, są zabawne. A są zabawne? A lubisz Czarusia? Tak. Czasami z nim śpisz, prawda? Tak, ale mam te książki na półce. Masz te książki na półce? Okej. Okay. To trzecią jeszcze pokażmy. Okay. Trzecia Czaruś... to jest o jej skarb. Czaruś poszukuje skarbu, tak? Ale nie możemy powiedzieć, co było tym skarbem. Tak? Tak. Żeby dzieci mogły same przeczytać. Mhm. Tak? Bo jakbyśmy powiedzieli, oj, co to by było? Podobają ci się rysunki w tym komiksie? Tak. Super są, co? Komiksy są króciutkie, ale są super, co? Tak, bardzo super. Bardzo byśmy chciały chyba następne części. Tak. Więc pani Aniu, trzeba napisać następne części, prawda? Tak. Bo czekamy na nie. Bardzo lubimy te książki. Polecamy Czarusia. Pa, pa! Ksapciu, co ty masz za garaże? Co to za garaż? Co to za książki? Okej, okay, chciałyśmy wam przedstawić serię książek, którą uwielbia Ksawery, którą męczy od rana do nocy, śpi z nią i buduje z nich garaże, a pomoże mi w tym dzisiaj Zuzia. Julia, która robi gwiazdy właśnie. Ja chcę zrobić zamek! Zuzia będzie z nich zamek robiła, a my wam powiemy, ta seria nazywa się Mały Chłopiec. Są różne środki transportu. Ja, to jest statek.
To jest statek, na przykład statek, tak? To jest kopalka. Tak. Wydawnictwo jest... Olesiejuk. A to jest wum wum szybkie. Ksawery je w 100% poleca nie tylko do zabawy, ale też do czytania. Są świetne, nie tylko dla chłopców, ale też dla dziewczynek. Prawda, dziewczyny? Tak. Wy lubicie też o samochodach czytać, prawda? Tak. Tak. Polecamy te książki? Tak. Tak, bardzo polecam. W serii znajdzie się bardzo dużo części. I wiem, że jeszcze jest seria z tego Mama Mała zrobisz, dziewczynka. A potem mi zamek? Tak, zaraz ci pomogę. Dziękuję. To kolejne z naszych ulubionych książek. I oto koniec naszego drugiego odcinka. Podobało wam się? Subskrybujcie nasz kanał. Łapki w górę! Nie zapomnijcie! O nie, nie.